Mask Singer, nowe muzyczne show, w którym znani ludzie będą śpiewać. Jednak ich tożsamość zostanie ukryta pod oszałamiającymi przebraniami. Postanowiliśmy sprawdzić, jak powstają stroje. Właściwie to chyba żadna z nas nie jest w stanie powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić. Tak. Chyba im większy poziom trudności, tym też większa lepsza zabawa. I mimo tego, że papier przyjmie wszystko, to potem się okazuje, że w pracowni totalnie jeszcze tak, wpadają pomysły tak, różne. Okazuje się, że materia przyjmie jeszcze więcej. W moim przypadku zaczyna się od rysunku. Trzeba zrobić projekt. Ja zawsze robię projekt z ręki. Później jakby jest kolorowanie, nadawanie jakichś faktur temu co przyjął papier. Szukanie tkanin. Rozmawiamy o tym, jakby jaki jest pomysł, jaki efekt chcemy osiągnąć, jakie emocje, że coś ma się ruszać, czy coś ma się nie ruszać. A eksploatacja jest naprawdę duża. Jest mega. Bo jest i ruch, i śpiew. I tancerz chyba próbował robić jakieś salta w tym, żeby uatrakcyjnić. My zamykałyśmy oczy wtedy. Uwielbiam swoją pracę. Te rzeczy, które robię, są po prostu są odjechane i cudowne. Od kiedy zaczęłam projektować kostiumy do teatru, to jakby wiem i czuję, że to jest jakby moja droga. Mam szczęście współpracować z teatrami dla dzieci. Tam też są często wyzwania. Na przykład nie musiałam stworzyć armię szczurów. Najbardziej to się cieszy moja księgowa, jak jej dostarczam faktury na różne dziwne rzeczy. Ciężarki dla rybaków na przykład, na jakieś durszlaki, nie durszlaki. No to wszystko są materiały do wykonywania lalek i kostiumów scenicznych. Bardzo często jest tak, że jeżeli są te kostiumy jakieś skomplikowane w formie, a ja z reguły jakby robię tego typu kostiumy, to najpierw jest prototyp. Jeśli chodzi na przykład o takie projekty jak Mask Singer, no to tutaj jest sztab podwykonawców, bo jest to projekt bardzo wymagający i bardzo złożony. Ja do Mostera robiłam oczy. Ponad tydzień robiłam te oczy. No te oczy są wykonane z trzech różnych rodzajów żywicy. Najpierw tworzę, tam musiałam zrobić formę silikonową tej kuli oka, później tam wyrzeźbić tęczówkę. Tą tęczówkę też zrobić odlew, wylać żywicy, pomalować 50 warstwami farby, starając się tak, żeby po prostu nie było w środku żadnych bąbelków. Te postaci do Mask Singer są wyjątkowo skomplikowane z tego względu, że jakby bardzo się zmienia percepcja w momencie, kiedy zakładasz taką maskę na głowę. To jest jednak duże wyzwanie. One są często bardzo ciężkie, na przykład tak jak maska Monstera, to jest około 5-6 kg na głowie. Żeby ubrać ośmiornicę albo Monstera, to muszą być dwie osoby na pewno. Trzeba pamiętać o takich podstawowych kwestiach typu toaleta na przykład. Przed ubieraniem. Zero jedzenia, także jest to na pewno świetny trening już w samym kostiumie i, no i też dieta.